Pracujemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Kamery. Dzień dobry, to nasz pierwszy wspólny weekend, weekend programu Wstajemy w Telewizji Republika. No i debiutujemy, proszę Państwa, w nowym studio i z nowym mężczyzną u boku dzisiaj debiutuje Łukasz Jankowski. Dzień dobry, witaj. Na popek oczywiście niezmiennie, a my rzeczywiście w nowym anturażu. Wiosna, wiosna, więc my jesteśmy na zewnątrz, uciekamy do ogrodów. Tak, bo będziemy dzisiaj mówić o kwiatach, o ogrodach, o spacerach, ale także zagramy dzisiaj w skrable, gdyż dzisiaj dzień skrabli właśnie, ta popularna bardzo na świecie gra zdobyła serce Polaków. Także ćwiczy umysł, poszerza słownictwo, uczy liczenia, więc same zalety. Zagramy partyjkę? Oczywiście, ale to za chwilę, później. A skoro spacery, to będą i psy, zdaje się, u nas w studio, i o psach, i o czworonogach także będziemy mówić, więc dużo ważnych tematów, co w programie. Tak, a oprócz tego jeszcze widzą Państwo nas w otoczeniu pięknych, żółtych tulipanów. Aha. To nie są te tulipany Marii Kaczyńskiej, tamte są bardziej delikatny kolor, mają taki bardziej perłowo-żółty i mają nieco inny kształt liści, ale żółte tulipany to znak rozpoznawczy właśnie Marii Kaczyńskiej. Porozmawiamy o tulipanach, o pięknie tych kwiatów, o tym, jak układać ładne kompozycje. Ale to wszystko przed nami. Będziemy z Państwem do 10, więc dwie godziny wspaniałego poranka szykują się i mam nadzieję, że Państwo z nami spędzą ten czas. No to co? Wstajemy. Wstajemy. Dziś Dzień Tulipanów Marii Kaczyńskiej. Pokażemy Państwu, czym charakteryzuje się ta odmiana. Modne fryzury na wiosnę. Jakie będą trendy w tym roku? Przyjrzymy się karierze muzycznej Marcina Stycznia, znanego wokalisty, kompozytora i autora tekstów. To co media? Dobrze. My jesteśmy, Łukasz, już z naszymi widzami. Myślę, że jesteśmy nie tylko w telewizji, ale także na mediach społecznościowych. Oczywiście, prawda? Bo Państwo mogą wstawać razem z nami. Zresztą to jest miłe, kiedy wiemy, jak Państwo spędzają poranki, a to na basenie, a to w innych miejscach. Widzimy, że... Wysyłają Państwo zdjęcia nam i prosimy o więcej. Że żyjemy wspólnie tym porankiem i to jest bardzo miła idea, szczególnie w weekend, kiedy tego czasu jest ciut więcej. Tak, to mi się w ogóle podoba ten pomysł, że telewizja jest naprawdę żywa, bo żywo odpowiada na Wasze pytania, na Wasze pomysły. Ale także czekamy na opinie, komentarze, no i na zdjęcia, tak jak powiedział Łukasz. Mówiliśmy, Łukasz, że dzisiaj Dzień Skrabli. Wymyślony w 1930 roku, kiedy był wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych. Ludzie nie mieli pracy i pewien bezrobotny architekt Alfred Batz, który zaczął analizować słownictwo w największych amerykańskich gazetach, wymyślił właśnie taką grę, która jest połączeniem i matematyki, i gier ruchowych, i słowotwórstwa. Zresztą to był w ogóle wielki okres, bo także Monopol wtedy powstał. Widać, że ludzie mieli więcej czasu i myśleli o tym, jak ten czas spożytkować. No, ale też konieczność, po prostu nie mieli pieniędzy, musieli ale jakoś zarobić. Pierwsza gra dopiero wyszła po wojnie, 46. Tak. A potem wielki boom. Do chwili śmierci twórcy 100 milionów, a potem Polska Federacja i Mistrzostwa Świata. Właśnie, było Mistrzostw Świata. Teraz mamy dla Państwa rozmowę i krótki materiał o skrablach właśnie i rozmowa z polskim mistrzem tegoż w zasadzie już sportu, gry i sportu. Ale w końcu nadszedł czas. Po wielu rozegranych partiach, tysiącach ułożonych słów, zszarganych nerwach, nieprzespanych nocach, czas zmierzyć się z mistrzem. Mariusz Skrobosz, trzykrotny mistrz Polski w skrabl. Cześć Mariusz, dzień dobry. Zaczynamy partię. Tak, powiedz mi, zaczniemy partię, powiedz mi, co my tutaj mamy, jaki ekwipunek. Dobrze. Plansza, stojaki, zegar. Są na 25 minut dla każdego gracza. No, turniej wygląda na 20, ale dajemy trochę forów. Przyda się. Woreczek losujemy po 7, ale najpierw zaczynamy, kto zaczyna. Okej, okay, czyli po jednej najpierw losujemy. Kto bliżej A, ten zaczyna. Dobra, okej. Okay. Czyli ty zaczynasz, bo masz C, ja mam P. No i już przegrywam na początek. No, ach, nic nie idzie po mojej myśli, no ale dobra. Powiedz mi, ty normalnie trenujesz w domu?
Trenowaniem tak, to można grać, troszkę to też przydaje się, ale też najważniejsza jest nauka słów. Powtarzanie, a to zestawów, losowe zestawy, są do tego strony w internecie, różne programy też pomagające. Dają ci zestaw 7 liter, których jest jakaś siódemka albo kilka siódemek, no i szukaj. Tak? Jak a jest? Zestawów jest tak dużo. Dużo, czyli ile? Ile słów w ogóle można ułożyć w polskich Scrabble? Dobrze, w naszym słowniku, oficjalnym słowniku polskiego skrablisty, mamy 2 miliony 800 tysięcy słów do 15 liter. Ile, to nas tyle interesuje. Ile znasz? Wszystkie? Nie, do 9-literowych, do 10, no do 9-literowych to powiedzmy, że wszystkie. Polak, no Polaku, zna 26 tysięcy słów, no ktoś skrablista średnio zna dużo więcej. No właśnie, jaki jest element wiedzy, jaki jest element losowości w tej grze? No bo to nie jest chyba tak, że każdy może sobie przejść z ulicy i takiego mistrza jak ty pokonać. Jak będzie miał wystarczająco dużo szczęścia, to to zrobi. Oczywiście, jeżeli ma jakieś zaplecze takie, że już trochę grał i wie, że są siódemki i warto blanka kłaść tylko w siódemce, a nie blanka za 15 punktów, bo akurat nam pasuje. Jakie są pola premiowe i na co trzeba patrzeć, tak? To tak, to ma szansę nawet wygrać z mistrzem. Były takie przypadki, nie wiem, no, z mistrzem Polski wygrywa pani 80-letnia, ta, która gra sobie towarzysko tylko tak z rodziną. Czy jest jakaś taktyka, żeby wygrać? No bo nie wierzę, że przygotowujesz się do zawodów i nie ma czegoś takiego jak jakaś taktyka, że tutaj mogę na przykład rywalowi jakoś zaszkodzić. Czy to jest tylko po prostu proste układanie słów? To jest ten element losowości. Zależy, co się wylosuje. Możemy tak czaić się przez kilka rund i nic z tego nie będzie, a może lepsza strategia jest kłaść te ruchy po 20, po 30 punktów, żeby coś zdobywać. A jaka strategia dała tobie te tytuły mistrza Polski? No to różnie. Zwycięskie nie zdradzisz. Nie no, turniej mistrza Polski polega na tym, że jest ta pierwsza faza eliminacyjna, gdzie jest 15 rund, grają wszyscy, którzy startują, tam 130 osób. Z tego kwalifikujemy 16 najlepszych i potem grają każdy z każdym 15 rund. Z tych 15 no to trzeba tam 12 pewnie wygrać, żeby mieć więcej wygranych niż inni. No to niektóre są partie, które wygrywa się dzięki szczęściu, niektóre dzięki temu, że przeciwnik popełnił jakiś błąd, albo że przegrywa się przez własne błędy, to najbardziej boli. A niektóre są takie zacięte, że wtedy rzeczywiście trzeba umieć wykorzystać to, co nam Stojak tutaj dał. No właśnie, jak jest taka zacięta końcówka? Zostały pojedyncze litery. To co jest kluczowe w tym, żeby o ten włos, o to 5 punktów się okazać lepszym od rywala? No parę elementów. Jeżeli mamy rzeczywiście na po 7 literek końcowych worek pusty, to tak, po pierwsze to robi czołówka i z tego jakby ciężko wygrywać tak zacięte partie. Wykreślankę. Trzeba wykreślić płytki, które są na planszy. Wykreślić swoje, wtedy wiemy, co ma przeciwnik. Tylko, że ta wiedza nam się przydaje, jeżeli jeszcze mamy czas, żeby przeanalizować to, co my możemy położyć, to co on może położyć. Więc mamy kolejny element, czas. Trzeba czas oszczędzać od początku partii, nie marnować go na pierwsze zestawy, z których na przykład nic nie może być, bo potem nam się przyda te 3, 4, 7 minut na przeanalizowanie całej planszy pod koniec, z tego, co ja mogę położyć, co ty możesz położyć, co ewentualnie jeszcze jest w worku, jeżeli coś tam jeszcze zostało. To brzmi bardzo skomplikowanie. A skoro już mamy to, że czasu zostało niewiele, to jeszcze wchodzą stres, nerwy, ludzie, którzy patrzą, stoją dookoła, więc no i wiedza, znajomość słów. Mówi się, że Scrabble to jest gra słów, ale z tego, co ty mówisz, to jest dużo więcej niż proste układanie słów, zdecydowanie. No, znaczy na tym polega, ale obok tego jest dużo innych elementów, dzięki którym się wygrywa. Tak? No, można znać dużo słów, ale nie mieć zdolności jakichś strategicznych albo no, kombinatorskich i to nie wystarczy. Zobaczmy, jak nam tutaj poszło, zobaczmy, jaki był wynik. O wyniku na razie mówić nie będziemy. Ja po prostu wracam do treningu. Dzięki, Mariusz. Y-
jesteśmy w naszym plenerowym studio programu Wstajemy. Dołączyli do nas goście. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. A propos słów takich trudnych, skrablowych, to jest takie słowo na przykład, które rzadko występuje, ale można je podobno wykorzystać w tej grze. To jest słowo mórz. Mogę? Mórz. To jest tak tryby rozkazujące od czasownika móc. Czyli jakbyście nie mogli zagrać z nami w skrable, to my powiemy mórz. Pani Agnieszko, mórz. Panie Piotrze, przedstawmy naszych gości. A z nami Agnieszka Najda, pasjonarka i także osoba, która kwiatowe kompozycje układa, i pan Piotr Wypych, kwiaciarnia Zielona Łodyga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa. Zanim będziemy rozmawiać o kwiatach, o tulipanach, o kompozycjach, wiem, że macie sporo ciekawych porad dla naszych widzów, rozegramy partyjkę. Dobrze? Proszę wylosować 7 kamieni. Tak? My też wylosujemy 7. Tak? Jest 7? Tak, 7. Łukasz, los. 7, szczęśliwa liczba. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam 3, jeszcze 2 i jeszcze 2. Tak, proszę już, że możecie ułożyć, tak żebyśmy nie widzieli. Tak? No i słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy, kto ułoży pierwsze słowo, które ma sens. Bo to oczywiście chodzi o to, że słowa muszą mieć sens. Literki też pokazują dół, te cyferki. Ja będę zapisywała, bo to są punkty. Ta punktacja też została wymyślona nieprzypadkowo. Chodziło o częstotliwość liter, które się pojawiają w alfabecie danego języka. To też jest trudność, nie można robić międzynarodowych zawodów w skrable, no bo każdy język ma swoją specyfikę. No chyba, że ktoś bardzo dobrze go zna, no ale tak trudno. Dobra. No i co z tym zrobimy? Ja czekaj, myślę, że możemy zrobić. Zacznijmy trudno. Zacznijmy od końca. Moment. Bo najlepiej jest zaczynać od końca, od litery Z. Rok. Zaczniemy. Dobra. Nasze układanie. To teraz nasi goście, kto dołoży? Pan Piotr, tak? I tak na zmianę będziemy. Państwo też mogą próbować. To jest gra, która bardzo poszerza słownictwo i uczy szybkiego liczenia. Tak jest, ale trzeba dołożyć, to układamy, albo na początek, albo na koniec, trzeba wybrać. Cały wyraz musimy ułożyć. To zacznijmy, Łukasz, tak. Bo tak. Nie, bo Łukasz, bo mi się wydaje, nie, Łukasz, bo my musimy wyraz ułożyć, ale to, a, no to my musimy ułożyć. My? A czemu nie wspólnie? No dobra, próbujmy, ale jaki to wyraz? Rdza, rdza, no to nie, chyba rdza, nie mamy D, rdzy nie ma. Może... Ale możemy układać dalej, coś zawsze wyjdzie. Na przykład mamy tutaj, chociaż to z błędem ortograficznym, tak, ale może z błędem ortograficznym zdecydowanie, ale... Dobra, posłuchajcie. Występuje. Nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy czy musimy... Tak, ja nie wiem, czy taki żart przez RZ zdałby egzamin na uniwersytecie. Nie zdałby. Nie, musi być ortograficznie i to jest podstawa. Dobra, myślę, że się musimy doszkolić i ty, i ja, i nasi goście. Ale jak zrobimy szachermacher, to o, mamy raka. Brawo, proszę, panie Piotrze. Mamy raka. Rak jest, dobra. A Z niech sobie zaczeka. Z niech zaczeka. Dobrze, słuchajcie, rozmawiamy o kwiatach. Jesteśmy w otoczeniu pięknych tulipanów, żółtych, bo to jest nawiązanie do tulipanów Marii Kaczyńskiej. Panie Piotrze, czy pan zna historię powstania tej odmiany? Tak, ta odmiana powstawała bardzo długo, bo powstawała przez 18 lat, czyli gdzieś na początku, mniej więcej koniec lat 90., początek lat 2000. Pewien hodowca holenderski o imieniu Jan Leithart stworzył takiego tulipana i z inicjatywy ambasadora Królestwa Niderlandów w Warszawie nadał nazwę Marii Kaczyńskiej tej odmianie tulipana. Tulipan co prawda nie jest żółty, bo jest w kolorze kremowo-maślanym, ale powiedzmy, bladawo, że pastel żółty tak może być. Ale to może być jasne. Dla ciebie, dla państwa, dla mnie jest nieoczywiste, jak powstają odmiany tulipanów właściwie. Jak to się robi? Jak się robi z kwiat, który nie istniał? Naturalne tulipany rosły od dawna już w południowej Europie, w Turcji, znaczy na terenach Turcji, starej Persji, Iranu, aż po, nie wiem, po stepy Kazachstanu, północne Chiny, Japonia. To były naturalne kwiaty, które tam wzrastały. Natomiast wszystkie te odmiany, które teraz mamy w Europie, powiedzmy zachodniej, środkowej i wschodniej, to są różnego rodzaju mutacje, czyli genetyczne jakieś mieszanki, które są, tworzą te kwiaty w najróżniejszych po prostu i kolorach, i wyglądzie.
i w, nie wiem, wielkości pąka i wszystkich po prostu najprzeróżniejszych. Ten kwiat nazwany tak pięknie imieniem Marii Kaczyńskiej, właśnie jak pan powiedział, jest taki maślany, czyli ma blado-żółty kolor, ale ma bardzo klasyczną linię, ma piękne, długie płatki, lekko falujące jak suknia, jak czytamy w opisie. Jest bardzo ozdobny i podobno długo wytrzymuje w wodzie. Więc teraz pani Agnieszko, do pani pytanie, jak sprawić, żeby takie zwykłe odmiany, które kupujemy na targu, czy mamy w ogródku, żeby nam troszkę dłużej wytrzymały, kiedy włożymy je do wazonu? Najważniejsze jest, żeby podcinać je po skosie. Czyli pod kątem. Może tak, pokażmy. Pod kątem, tu mamy, tak, oczywiście. Tu mamy sekator. Jak to zrobić? Bo to wszyscy mówią po skosie, ale potem nikt nie wie. Po skosie, a w Niderlandach tulipany były symbolem nietrwałości, ulotności chwili. Czyli ale my tutaj pokażemy. A my tą chwilę po skosie, nie na prosto. Tak. Po skosie. Tak. I pytanie mam, czy wkładamy do wazonu razem z tym liściem, który sięga tutaj do dołu. Od razu pokażmy. Mamy wszystko pod ręką. Czy odrywamy to jednak? Możemy oderwać. Odrywamy. Tak, dobrze. Oczywiście możemy oderwać. To skoro już zaczęłyśmy, to może pani Agnieszka nam stworzy piękną kompozycję, bo tulipany mogą przecież być uzupełnione przez inne rośliny w wazonie. Tak, mogą się łączyć z dodatkami. Ale czy ze wszystkim się łączą? Nie ze wszystkimi kwiatami się łączą, nie łączą się z różami. Dlaczego? Dlaczego nie? Panie Piotrze? Piotrze z różami. To jest bardzo złe połączenie ze względu na to, że trwałość jednego kwiata i drugiego kwiata są absolutnie różne. Więc jak gdyby jeden z drugim się zatruwa. Mówi się zawsze, że róże powinno się stosować same. Im mniej, tym lepiej. Także to jest na tej zasadzie. W bukiecie one są mniej, krócej stoją, a w pojedyncze kwiaty stoją bardzo długo. No to królowa może być tylko jedna. Tak, oczywiście. A jak rozumiem, tulipan towarzystwo lubi. Tulipan lubi towarzystwo, ale kwiatów też cebulowych, na przykład hiacyntów, o, tego rodzaju, w tym kierunku byśmy szli. Natomiast zatruwają się w połączeniu na przykład z narcyzami, żonkilami, z konwalią na przykład też nie jest to wskazane. Czyli tulipany też lepiej samodzielnie wkładać do wazonu? Powiem szczerze, jeżeli chodzi o bukiety z tulipanów, to ja bym tak stosował, bo rzeczywiście tulipan nie jest bardzo długotrwałą rośliną, która jest po ścięciu, no niestety nie stoi tak długo jak w glebie na klombie na przykład. Mhm. Co pani podać, pani Agnieszko? Bo tutaj mamy szereg, proszę państwa, roślinności. Wszystko tutaj mamy pod ręką. A jak się nazywa to? Przepraszam, panie Piotrze. To białe takie suszy. To jest limonium. Limonium? Limonium. A pachnie limonką? Tutaj mamy proso. Zwykłe proso, takie polne proso? Tak. Ale patrz, jak ładny się robi bukiecik, zobacz. To proso nadaje charakteru. To wróćmy jeszcze do tulipanów. Te tulipany, które tutaj mamy, one przyjechały z Holandii, z ojczyzny europejskich tulipanów, czy one są Nie, podejrzewam, nie. Polska jest dużym producentem tulipana, bardzo dużo mamy ogrodników, którzy się specjalizują w tych kwiatach, nawet mój znajomy, którego bardzo często kupuję tulipana, też produkuje. Może go pan pozdrowić, jak nas ogląda, to pozdrawiamy. Pozdrawiam panie Zenonie, jeżeli pan nas ogląda. Pozdrawiam. Także to są na pewno polskie tulipany. Nie wierzę, żeby one przyjechały z Holandii, ale oczywiście jak jest jakiś przestój w okresach, bo powiadam, tulipana sadzi się przeważnie jesienią, żeby uzyskać już taki dorosły kwiat w pełni rozwinięty, powiedzmy, w okolicach zimy. Wiosny. To jest ten okres, w którym tulipan po prostu jest jak gdyby wysyp tulipana, mamy go wszędzie. Tak, teraz na klombach są klomby, wszędzie. Skwery, pasy zieleni pomiędzy tym. Ja nawet jadąc ostatnio wracałem z giełdy kwiatowej na Bakalarskiej. To było w nocy, pół do drugiej, super oświetlone, na banacha. Pas zieleni, po prostu pełen tulipanów w dwóch kolorach. To słuchajcie, żeby zakończyć tak, jak rozpoczęliśmy od Marii Kaczyńskiej. Ten tulipan Marii Kaczyńskiej jest w innym doborowym towarzystwie tulipanów, które nazwano na cześć innych pierwszych dam, na przykład Hillary Clinton, Bernadette Trzylak czy Laury Bush, więc w takim gronie światowych sław również jest nasza Maria Kaczyńska. Pomyślmy dzisiaj, kupując tulipan na targu, bo myślę, że weekend to też dobry czas, żeby sobie po prostu uprzyjemnić dzień, prawda, wzbogacić wnętrze, nie czekajmy na specjalne okazje. Życie jest specjalną okazją. A w międzyczasie mamy bukiet. No proszę, jak prosto, szybciutko. Limonium i tulipany. Aha, i jeszcze jedna rada, słuchajcie, bo nie wiem, czy państwo się zgodzą. Nie łączymy nawet w pomieszczeniu róż i jabłek, bo podobno jabłka przyspieszają miętnięcie. Czy to prawda? Tak, to jest prawda. Jak najbardziej gaz, który wytwarza dojrzewające jabłko, gruszka, zresztą większość owoców, powoduje to, że błyskawicznie rozwijają się kwiaty, zaczynają więdnąć i to jest niedobre połączenie, także z daleka.
Bardzo dziękujemy w takim razie za rozmowę. Piotr Wypych, Agnieszka Najda, dziękuję. Dodajmy jeszcze, że pan Piotr Wypych, Zielona Łodyga, tak koneser jest. W tak. Warszawie. Dziękujemy za wizytę i te piękne opowieści o kwiatach. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. A teraz, proszę państwa, przenosimy się w różne miejsca Polski. Będziemy teraz zwiedzać Polskę pod kątem pogodowym. Zobaczmy, jak się przedstawia sytuacja pogodowa w całym kraju. Wydaje się, że jest pięknie. U nas jest ładnie. Ustka. Tak. Zaczynamy od morza. Wiesz, bo tradycyjnie zaczynam od polskiego. Piękne. A czy ty lubisz Gorzów Wielkopolski? Nie byłem nigdy w życiu. Żartujesz? W życiu nie byłem w Gorzowie. To trzeba do Gorzowa jechać. Mieszkańców Gorzowa serdecznie pozdrawiamy. Napiszcie, czy jest powód, albo dla jakiego powodu warto przyjechać do Gorzowa, to się wybierzemy. To my zabierzemy kanapę i przyjedziemy. Z kanapą, czemu nie? Ale w ogóle swoją drogą to ciekawe, żebyście państwo wysyłali nam takie informacje, z czego słyną miasta, w których mieszkacie. Zakopane wiemy, z czego słynie, tak. Prawda? Jest już dość miejscem znanym i wypromowanym, ale czas na inne miasta w Polsce. Należy promować wszystkie nasze małe ojczyzny. A propos Zakopanego, w Zakopanem mieszka Olimpia, nasza koleżanka redakcyjna, Olimpia Tryzna, obiecała, że będzie się wspinała, wiesz? Obiecała też, że weźmie mnie na mnicha, na taką skałę w Tatrach. Olimpia, ja się szykuję, naprawdę, formę szykuję na tą wspinaczkę, nawet tutaj już zapisałam się na taką wspinaczkę w Warszawie, żeby formę poćwiczyć, ale to, co najciekawsze, dopiero przede mną. Jak to wygląda? O tym Olimpia. Czym jest wspinaczka? Niczym innym jak stylem bycia. To jest po prostu życie. Nie ma wspinaczki bez koncentracji pewnej grupy ludzi. To jest bardzo towarzyski sport. Jest to sport, który uprawiamy z całą rodziną. Jeżeli rodzice się wspinają, to dzieci na pewno też się wspinają. To jest na przykład koordynowanie i planowanie wakacji. No, gdzie tu by pojechać, w jakieś skały? Jest to sport, który uczy przede wszystkim bycia w grupie, pewnej organizacji w grupie. No i przede wszystkim zaufanie do drugiego człowieka. Ale to za chwileczkę. Ja tylko powiem, że są jakby, powiedzmy, trzy takie formy wspinaczkowe. Jedna forma wspinaczkowa to jest taka na sztucznym panelu. Jest ona bez asekuracji i jest to sztuczna ściana. Drugi rodzaj wspinaczki to jest taka wspinaczka na linię, czyli prowadzimy drogi. Te drogi mogą mieć od 12 do 30 do 40, może być wiele, wiele wyciągów takich dróg. No i ta wspinaczka ma to do siebie, że tutaj bez współpracy i zaufania do drugiego człowieka, no nic nie zdziałamy. Jedna osoba jest przywiązana do jednej linii, zakłada drogę, ale druga osoba trzyma w dłoniach życie tamtej osoby drugiej. I jeżeli nie ufamy takiej osobie, nie ufamy jej asekuracji, no to niczego w życiu nie osiągniemy. Ale jeżeli jest to zaufanie, a my się go cały czas uczymy, otwieramy się na drugiego człowieka, to wtedy jesteśmy w stanie pokonać wszystko. Ale jest jeszcze trzecia forma wspinaczki, a może i cztery są, bo coś takiego służy do lodowej wspinaczki, a to jest to, co robi nasza mistrzyni Aleksandra, czyli no, na szybkość, na speed, czyli po prostu na szybkość wbiegamy na górę i do wyboru, do koloru. Czy każdy może uprawiać wspinaczkę? Tak, każdy. Tu nie ma limitu wieku. Naprawdę seniorzy się wspinają. Jest to coś wspaniałego, coś dzięki czemu dopamina, serotonina, endorfiny strzelają w naszym organizmie po prostu jak z gejzerów. Jest to po prostu styl życia, zdrowie, psychika. Ja tylko państwu powiem, że zadbajmy o siebie każdego dnia. Zacznijmy od delikatnego rozruchu, nabierzmy tych nawyków, bo to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby sobie zdać sprawę, że my zostaliśmy stworzeni do ruchu i w zdrowym ciele zdrowy duch i na odwrót, a ja bardzo przepraszam, ja wrócę do treningu. Życzę wszystkim miłego dnia.
Proszę Państwa, wspinaczka przed nami. To będzie plan na kolejne miesiące albo tygodnie, ale fryzura to jest coś, o co musimy dbać codziennie. No, wspinając się też warto mieć dobrą fryzurę. No na pewno, żeby włosy nie przeszkadzały. Tak jest. Nie wiem, czy od tego zaczniemy rozmowę z naszym gościem. Chyba nie. Beata Aleszczyk jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Beata jest fryzjerką bardzo doświadczoną, która ma swój zakład i od lat czesze nasze głowy. Chciałabym zapytać najpierw o modne fryzury dla kobiet, bo o mężczyzn też zapytam. Dobrze. Ale najpierw kobiety. No jakie są modne? No na pewno są boby modne. Boby, a w tym roku bardzo są modne boby i to do tego asymetryczne. Aha, czyli różnorodność fryzur po prostu. Dla każdego coś fajnego. Ale Beatko, powiedzmy, jak wygląda taki bob? Bo tak mniej więcej. No mniej więcej jest jak twój, tak, czyli bo są różne rodzaje. Na równo, można trochę przedłużony. Do przodu. Można z jednym bokiem krótszym, asymetryczna grzyweczka. To jest bardzo wygodna fryzura, bardzo, prawda? Bardzo. I dla wszystkich. Pasująca. Od starszego do najmłodszego. No muszę ci powiedzieć, że ja tego swojego boba zrobiłam z konieczności, bo kiedy rano czesałam się do programów, po prostu nie byłam w stanie uczesać długich włosów. I dziewczyny się męczyły, i ja się męczyłam, i wyglądało to źle. Więc mówię, dobra, koniec, basta, robię boba. I jestem bardzo zadowolona, bo to jest taka fryzura, tak, to jest bardzo praktyczna fryzura dla każdego, mówię, i czy dla młodszego, czy dla starszego. No tak. W każdym wieku. Nastał czas praktyczności we fryzurach, to jest ten moment, kiedy już nie dbamy o długi warkocz, tylko jak wstajemy i idziemy. Również dbamy o długie warkocze, pielęgnujemy te włosy długie. Są różne sposoby też pielęgnacji długich i krótkich włosów. Są i naturalne, i różne wcierki, botoksy na włosy, więc wszystkie fryzury w tym roku są w tym sezonie. Ale są modne. Bo Łukasz słusznie zapytał, bo mnie się wydaje, że mężczyznom się podobają długie włosy u kobiet, prawda? Tak, uwielbiają. Tak. No właśnie. Bardzo uwielbiają. I kobiety też się czują kobiece, jak mają długie. Więc jak już pominiemy tą praktykę, to jakie fryzury na długich włosach możemy uczesać w tym sezonie? No na pewno loki. Loki? Loki, fale, upięcia luźne. Są bardzo modne teraz spinki ozdobne. I tak jak mówię, luźne upięcia, warkocze różnego rodzaju. Takie jak ty masz na... No jak widać. Taki po prostu spleciony francuski tak zwany warkocz. Bardzo też praktyczne fryzurki. Mm-hmm. Można położyć się na noc, wstać rano, jest człowiek uczesany. Albo można się położyć z warkoczem na noc, rano rozczesać i ma się takie delikatnie falowane też włosy. Też falowane. Prawda? Tak dziewczyny robią, zwłaszcza młode. Ja chodzę nieraz 3 dni w warkoczu i też dobrze wyglądam. No tak, tak. A kolory? Kolory, no na pewno blondy, ale również naturalne blondy. Odchodzimy już od balejarzy, typowych balejarzy, refleksy, przy buzi bardziej rozpromienione. No i czerwienie w tym roku. Czerwienie? Tak. Na głowie? Tak. Ale to nie rude takie, tylko czerwone? Nie, czerwień, na przykład czerwony brąz. Wszystko co czerwone, wesołe. Mahoniowy właściwie, kiedyś taki... No ale to no myślisz, że kobietom takim dojrzałym, że tak powiem, też to pasuje? To znaczy nie musimy farbować całych czerwonych, możemy robić refleksy, pobawić się kolorami. Aha, a co to daje? Daje przede wszystkim fajny efekt. Mhm. Czyli zwraca uwagę. Zwraca uwagę. Jest to ciekawe kolory wychodzą, jak pomieszamy różne kolory, prawda? Takie żywe jest bardziej żywe, fryzura, człowiek, prawda? Takie nie jest smutne. No właśnie, bo to jest no, my ciągle jesteśmy smutni, więc trzeba jakoś rozweselić chociaż fryzurą. Szczególnie, że wiosna, a młodzi wiecie jak mówią, na takie włosing. Uprawiam świadomy włosing. Naprawdę? To jest hasło. No oni eksperymentują też z kolorami młodzi. A czy włosing, czyli co konkretnie? Włosing, czyli dbanie o włosy. Tak. Świadomy włosing, czyli szampony, odżywki, kremy. No to cieszę się, skoro mówisz o tym, to jeszcze niech Beata nam powie o odżywianiu, o pielęgnacji konkretnie. To wiosna, taki moment istotny. No na przykład, jeżeli chodzi o pielęgnację i naturalną w domu, co każdy może sobie zrobić, to jest siemię lniane. Ale co z nim pić, tak? Możemy pić, ale nakłada się na włosy, robi się papkę, siedzi się za 20-30 minut i włos jest piękny, błyszczący. Poczekaj, Beata, czyli bierzemy normalne ziarno, takie siemię lniane, nie musimy go rozgniatać? Nie, są mielone w aptece. Czyli mielone. Zalewamy gorącą wodą, robi się nam taka gęsta papka, tak. Nakładamy na głowę. Tą papkę. Tą papeczkę, tak.
zakładamy czepek, ręcznik, no i siedzimy. Nawet siemielniane możemy na twarz nałożyć. Super pomysł. Bardzo dobrze wpływa na skórę. Bardzo, też, tak. Bardzo. Widzisz? Nałożysz sobie dzisiaj? Ja sobie nałożę. Tak, ja eksperymentuję od razu. Bardzo się fajne włosy błyszczące robią, elastyczne. A przy okazji można też wypić, bo to też dobrze działa na żołądek, na błony śluzowe. No to jest na wszystko. Tak. Polskie złoto mówiono o lnie, wiesz? Do tego... Lniane. No, bardzo dziękuję. Mamy jeden element, coś jeszcze. Musimy niestety chyba zmieniać do końca. Bo to jest temat rzeka. Nie porozmawiamy o męskich. To nas koniec. Jedno zdanie o męskich. Mężczyźni, żeby nie dłużej czy krócej w tym roku? Nie, krócej. Nawet muszę powiedzieć, że weszły teraz trwałe andulacje dla panów, dla młodych chłopców, nastolatków. Bardzo dużo sobie chłopców robi trwałą andulację. Ale ty jesteś bardzo młody, masz krótko obcięte włosy. Proszę państwa, u nas moda idzie w parze z inteligencją, urodą i wdziękiem. Od wczoraj dokładnie rzecz biorąc. Tak? Obciąłeś się specjalnie na debiut? Dla ciebie. Dziękuję. No dla naszych widzów przede wszystkim. Także doceniamy. Beata Aleszczyk, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Myślę, że większość tych rad wykorzysta nasza publiczność od razu. No, mam nadzieję. Dziękujemy za wizytę w studio. Za chwilkę widzimy się z państwem ponownie.